Słuchajcie, dzisiaj wam chciałbym powiedzieć o czymś, o czym wiele osób marzy, o czym, czego wiele osób pragnie, o czym czasem myśli każdego dnia, a nie potrafi tego znaleźć. Te osoby różnie to nazywają. Dla niektórych jest to misja, dla jeszcze innych jest to pasja czy cel życia. I chciałem dzisiaj wam o tym powiedzieć na przykładzie tego, co ja robię już od paru lat. Natomiast w nieco inny sposób niż być może mieliście okazję słyszeć wcześniej od różnych innych osób, od rozmaitych mówców motywacyjnych, trenerów, którzy często wychodzili na scenę i mówili o tym, co robią w życiu, inspirowali tłumy. Natomiast pewnie jeden z was doświadczył po jakimś czasie, po tygodniu, dwóch, takiego uczucia rozczarowania, tego, że to wszystko wraca do normy, prawda? Byliśmy na wystąpieniu, jesteśmy zmotywowani, aż tu nagle po dwóch tygodniach wszystko wraca do normy. Jestem przekonany, że to dlatego, że te osoby nie dają konkretnych narzędzi, nie dają pewnych modeli, które można z powodzeniem stosować w swoim życiu. Dlatego ja bym chciał pokazać, co ja robię, jak znalazłem swoją misję, jak zmieniam świat, a zrobić to w taki sposób, byście być może byli w stanie z tego czerpać, zauważyć pewien schemat, pewien model, który się powtarza i móc to przetransferować do swojego życia. Zacznę od śląskiej gotki. I muszę tutaj powiedzieć, że zacznę od śląskiej gotki, bo by tak dać po śląsku. Mam nadzieję, że poradzicie spokopić. Słuchajcie, śląsko-gotka, a w zasadzie śląsko-gotka w przestrzeni publicznej, to jest moja misja. Ale zaszło się to wszystko wcześniej. Zaszło się, jak się urodził. Ja pochodzę z Rudy Śląskiej. To jest takie miasto, kaj, wszystko godają. Wszystko godą po śląsku. Godą wszystko, bo jest przekonany, że nie inni ludzie godają po śląsku, ale jakby umiały, to i drzewa, i zwierzęta też by godają po śląsku. Także się kiedyś myślał, że jak byłby taki moment, jakby się dało pogodać ze zwierzętami, taki jeden dzień, to mój pies do mnie by godał po śląsku. Więc to jest Ruda Śląska, kiedy się urodził, więc że z tą gotką miał durś do czynienia. Godał rzech w doma, godał rzech na placu, godaliśmy też w szkole, nawet na języku polskim godaliśmy po śląsku. Bez tuż z tą gotką problemu rzech nie miał. I oraz przyszedł taki bardzo ważny moment, w którym rzech zaczął o tej śląskiej gotce trochę inaczej myśleć. I to była matura. Na matura musiałeś przyrychtować prezentację maturalną. No i także się zaczął nad tym zastanawiać, wziął się ta lista do ręki i tak czytam, co mogę, o czym mogę na tej prezentacji godać. Mickiewicz, Sienkiewicz, Konopnicka, same śląskie nazwiska, Przerwa Tetmajer. Kule, godom, no mógłbych, prawda? Mógłbych się wziąć taki temat, mógłbym o tym napisać, mógłbym o tym powiedzieć, ale tak po prawdzie to ja nigdy nie był tam na Kresach, we Wilnie, we Lwowie. I o czym ja tam by da godać? Może by się znalazł coś, co będzie bardziej łomie o tym, kim ja jest, kim ja się czuję ze śląskiej ziemi. I z tym pomysłem, że przyszedł do mojej rektorki, nauczycielki, że chciałby coś o Śląsku powiedzieć. Oto ona tak wzięła ta lista, szuko, myśli i rozgodał łysek z pokładu Idy. A ja go domu. I on na grubie na dole nie robił, na koniach się nie znum. No to jak mam o tym powiedzieć? Bez tuż myśleli medali i doszli do tego, że może powiem coś o śląskiej gotce. Przeca duruś godą po śląsku. No to o tej śląskiej gotce rzech ta prezentacja maturalną zrobił. Co by ta prezentacja maturalna zrobić, musiał rzech o tej gotce też kupa czytać, szukać informacji, bo ta prezentacja była o tym, jak śląska gotka jest obecna w literaturze. I to, co mnie wtedy zastanowiło, to, co było tym punktem zwrotnym, to było to, co tej śląskiej gotki jest tak mało. No prawie nikogo jej wtedy nie było. Musiał jak richtig długo szukać, żeby coś o tej śląskiej gotce znaleźć. I także zaczął tą gotką interesować trochę bardziej i zaczął, że chcieć ta gotka, żeby ta gotka była trochę szerzej obecna w przestrzeni publicznej i bez tuż zaczął, że pisać po śląsku. Nauczył, że się tych ortografii, które były dostępne, zaczął, że po śląsku pisać do zeitungów rostomajtych, ale nie skorzy
założyliśmy też z kamratem coś, co było taką pierwszą jaskółką przychodzącej zmiany, czyli fanpage Śląski Słuchacz na dzisiaj. Można, część z was pamięta takie hasło jak Żodyn. To właśnie jest ze Śląskiego Słuchacza na dzisiaj, bo to hasło i na tym Śląskim Słuchaczu na dzisiaj, największym śląskim fanpage'u w internecie i pierwszym, który był robiony całkiem po śląsku, kaj mamy dzisiaj bez ma 90 tysięcy ludzi, zaczęliśmy te śląskie treści tworzyć. I tutaj pojawia się kolejna niezgoda, bo ta śląskogodka druć była pokazywana jako coś, co jest śmieszne, ale nie z kuli tego, że coś godo, coś śmiesznego po śląsku, i no z kuli tego, co w ogóle coś godo po śląsku. Ja wyłazi ktoś, jakiś Ślązok we Warszawie, godo po śląsku i ludzie się mają lachać. My chcieli tego uniknąć, robiliśmy treści, które były dostępne też w innych językach, nie no po śląsku, ale tak, co by były śmieszne ze względu na treść, a nie ino z kuli tego, co były po śląsku. Potem, że się zaczął też angażować we stowarzyszenia językowe, zaczął, że trochę ta śląskogodka badać, aż z tego wyszedł projekt, o którym też już było tutaj we wstępie godane, czyli przekład menu telefonów Samsung na śląskogodka. Czyli z was pewnikiem mosam mobilnioki ze Samsunga i jak te mobilnioki ze Samsunga się weźmiecie do ręki, można nie teraz, można niskorzy po wystąpieniu, to będziecie mogli zobaczyć, że macie tam śląskogodka jako jeden z języków do wyboru w menu telefonu Samsung. I to jest nasz projekt, bo tłumaczyliśmy to z takim fajnym zespołem, te telefony Samsunga. I to był też dla mnie taki ważny moment, bo ja się zastanowił, pomyślę się tak, że skoro taką wielką firma jak Samsung chce mieć śląskogodka u siebie w telefonach, to może są też inne firmy, które chcą mieć ta śląskogodka jakaś u siebie, które chcą ją pokazać klientom, bez to się tych klientów przeca do siebie przychwolą. Po tym, może ktoś to chce mieć swoja zajta internetowa po śląsku, ja zacząłem o tym myśleć i tak powstało po naszym UPL, czyli pierwsze na świecie biuro przekładów, które specjalizuje się we śląskogodce. W zeszłym roku my to założyli z tą ekipą, która tłumaczyła też menu telefonów i od tego czasu okazało się, że ludzie tych śląskogodki chcą. Nie ino we Wicach, nie ino kaś w kabaretach, ale też richtych w biznesie, w reklamach. Tam, kiedy ta śląskogodka może z jednej strony oczywiście pomóc dotrzeć do klientów i jest czymś ciekawym, ale z drugiej strony też my możemy bez to realizować swoja misja, bo przecież z naszej pracy ta śląskogodka też jest coraz bardziej obecną w przestrzeni publicznej. Także jak widzicie, jest tutaj pewien czytelny schemat. To jest coś, może teraz przejdę na język polski, to jest coś, co zaczęło się w moim życiu bardzo wcześnie, bo przy urodzeniu i później według pewnej drogi to wszystko szło naprzód. Natomiast, żeby ten schemat jeszcze lepiej wam pokazać, oczywiście na końcu wam go zaprezentuję już w całości, powiem o mojej drugiej misji, o drugiej działce, którą się zajmuję w życiu, a mianowicie o tym, w jaki sposób pomagam pacjentom z chorobami rzadkimi, prawda? Są to takie dwa kompletnie, wydawałoby się, rozłączne działy, tu śląskogodka, tu jacyś pacjenci z chorobami przewlekłymi, jednak ja dostrzegam pewien związek między tymi dwoma rzeczami. Otóż ja urodziłem się na początku lat 90. w Polsce, na Śląsku. I w tym momencie brakowało na wszystko pieniędzy. Brakowało ich przede wszystkim też w służbie zdrowia. Brakowało pieniędzy, brakowało wiedzy, więc ktoś, kto się urodził w Polsce, no nie mógł liczyć na szybką diagnozę wielu chorób rzadkich. Tak było też w moim przypadku. Urodziłem się z defektem pewnego genu, z chorobą, która nazywa się pierwotny niedobór odporności. I przez te całe lata 90. czekałem na diagnozę, później w końcu ją uzyskałem. Generalnie niedobór odporności polegają na tym, że ludzie bardzo często chorują. Po diagnozie chorują trochę mniej, ale też ciągle chorują. Natomiast diagnoza pozwala im włączyć leczenie i dzięki temu mogą żyć w miarę normalnie. Więc przez lata chorowałem, ale do tej swojej choroby nie podchodziłem w ogóle w sposób świadomy. Ona gdzieś tam była, trzeba było do szpitala co jakiś czas iść i na tym się to kończyło. Natomiast punktem zwrotnym było dla mnie spotkanie z innymi pacjentami. Pojechałem na spotkanie stowarzyszenia do Warszawy, Stowarzyszenia Immunoprotek, którego dziś jestem prezesem. I wtedy jako 17-latek, kilka dobrych lat temu, właśnie poczułem, że coś mi nie pasuje, że ta sytuacja w Polsce, o której mówiłem, ten brak do inwestowania, przekłada się też na życie wielu innych osób, na przykład pacjentów z
pierwotnym niedoborem odporności, a też z wieloma innymi chorobami przewlekłymi. Często brakowało tam środków na leczenie, dostępu do lekarzy. Leczono na przykład tylko w Warszawie. Generalnie ta sytuacja wyglądała bardzo kiepsko. Takim koronnym przykładem, który wtedy był powszechny, jest to, że leczono dzieci, natomiast po ukończeniu 18 roku życia Ministerstwo Zdrowia uznawało, że ta osoba już jest zdrowa i leczenie się jej nie należy. I na tej, to trzeba było patentować, prawda, cudowne ozdrowienie po 18 roku życia. I właśnie wtedy postanowiłem coś z tym zrobić, postanowiłem zmienić tą sytuację. Zaangażowałem się właśnie w to stowarzyszenie, o którym wam przed chwilą powiedziałem. I w efekcie, po tych paru latach, kiedy najpierw jako wolontariusz, później już jako członek czy prezes zarządu, dzisiaj mogę powiedzieć, że te cele, które sobie postawiliśmy wtedy, przed dekadą, udało się zrealizować. Pacjenci dzisiaj mają dostęp do leczenia. Generalnie to wygląda dużo lepiej niż przed laty. Co więcej, dzisiaj tą wiedzą również dzielę się z innymi ludźmi w innych krajach, szczególnie w tych, których jeszcze nie jest tak dobrze jak w Polsce, w Europie Środkowo-Wschodniej, ale też prowadzę szkolenia dla firm, dla lekarzy, w których mówię o tym, jak budować dobre relacje z pacjentami, bo to przez lata mi przyświecało. Przez te wszystkie lata pomagałem tym pacjentom, żeby im było lepiej. Dzisiaj też mogę pomóc innym, chociażby lekarzom w tym, aby te dobre relacje z pacjentami prowadzać. Oczywiście skorzysta na tym przede wszystkim ten, który jest na samym końcu tej układanki, czyli właśnie pacjent, który będzie się czuł lepiej, bezpieczniej i dzięki temu na przykład przedłużymy jego życie, czy zwiększymy jakość jego życia. I tutaj znowu przyszedłem od czegoś, co było ze mną od samego początku, przez pewne kolejne szczeble zaangażowania, aż do samego końca, w którym robię w tych dwóch płaszczyznach biznes. Biznes, który zmienia ludzkie życia. Zmienia ludzkie życia, bo zmienia rzeczywistość, chroni dobro kulturowe, jakim jest Śląsko-Gotka. I ta misja była tak naprawdę we mnie od zawsze. Wiele osób tej misji poszukuje gdzieś na zewnątrz, próbuje nowych rzeczy, szuka wrażeń gdzieś w odległych zakątkach świata, a czasem można spojrzeć dookoła siebie, być może ta misja jest gdzieś bardzo blisko. I na tej podstawie stworzyłem taki schemat, który mam nadzieję wam się do czegoś przyda, a mianowicie wszystko zaczęło się od tego, że nie zgodziłem się na stałą rzeczywistość. To było coś, co było ze mną od zawsze, więc być może w waszym życiu też jest coś takiego, co zawsze, o czym zawsze myślicie, o czym co czasem do was wraca, może jakaś rzecz, jakiś plan, który jest niezrealizowany, coś, czym czujecie się mocni. Na przykład, nie wiem, od dziecka świetnie gotujecie, ale ciągle nie macie czasu, żeby się podzielić z tym ze światem, założyć bloga kulinarnego. A kto wie, może za dekadę skończycie z własną restauracją. Także ta świadomość, albo ta niezgoda na samą rzeczywistość, ten trigger do działania jest bardzo istotny. Natomiast to, co jest później, jest moim zdaniem jeszcze ważniejsze. Bo w każdym z tych obszarów, czy to była Śląsko-Gotka, czy to były relacje z pacjentami, zawsze próbowałem. Dawałem temu szansę, i robiłem to niejako na próbę, jako wolontariusz, ale później okazywało się, że to jest fajne, bardzo fajne. I robiłem to już w ramach organizacji pozarządowych, aż w końcu dzięki temu udało się stworzyć biznes, który pomaga innym, bądź faktycznie zmieniać świat. Jakie korzyści daje poczucie misji? Przede wszystkim to jest niesamowita motywacja do tego, żeby robić to, co się robi, żeby wstawać rano zawsze z ochotą do pracy, żeby mieć to poczucie celu w życiu, które pcha nas do przodu, ale też z drugiej strony nie jest tak, przynajmniej z mojego doświadczenia, jak mówią ci wielcy mówcy motywacyjni, że wiecie, to nie jest tak, że ja wstaję rano o 7, dźwięk budzika to najpiękniejsza melodia, już biegnę pod prysznic, wychodzę spod prysznica, lewą ręką myję zęby, a prawą już odpisuję na maile. No nie jest tak, umówmy się. Natomiast z drugiej strony mam to poczucie, że pomagam innym, że to, co robię, ma sens, to, co robię, faktycznie zmienia świat. I to jest właśnie to, o czym chciałbym powiedzieć. Być może na początku tego dnia nie jest tak różowo, jak chcieliby tego niektórzy, ale na koniec każdego dnia dzięki temu mam poczucie, że kawałek po kawałku, cegiełca po cegiełce, w jakiś sposób zmieniam świat i ta moja praca ma sens. I tego również wam życzę, żebyście się zastanowili, czy być może jest coś, co było z wami absolutnie od samego początku, od zawsze, co lubicie robić, daj sobie szansę, w jaki sposób się zaangażowali w tą sprawę, i może ona faktycznie przyniesie takie efekty, jak w moim przypadku, że stanie się to waszą pasją, misją. Będziecie mogli robić do końca życia to, co kochacie. Dziękuję.